Agnieszka Smoleń, dobry wieczór. Dziś mam dla Państwa zarówno dobre, jak i nieco gorsze informacje. Przed nami jeszcze dwa naprawdę ładne, słoneczne i ciepłe dni. Niestety w niedzielę pogodę popsują burze. Jutro od zachodu Polska zacznie dostawać się pod wpływ Zatoki Niżu z nadwyspy Brytyjskich i Morza Północnego. W nocy na niebie chmur niewiele, nad ranem widzialność w dolinach ograniczą mgły. Temperatura spadnie do 9 stopni, na Podhalu minimalnie 5. Piątek zapowiada się pogodnie, z dużą ilością słońca i błękitnego nieba przez cały dzień. Najcieplej będzie jutro w Oświęcimiu. Termometry wskażą tam 26 stopni. W Krakowie, Miechowie, Olkuszu i Tarnowie 25. 24 w Andrychowie i Wadowicach. Najchłodniej w Zakopanem i Nowym Targu maksymalnie 22 stopnie. Przed mieszkańcami Krakowa chłodny poranek, ale temperatura będzie szybko wzrastać. Najcieplejszy moment dnia przypadnie na godzinę 14. Ciśnienie lekko pójdzie w dół, jutro w południe wyniesie 989 hektopaskali. Aura korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Sobota zapowiada się podobnie do piątku. Będzie słonecznie i ciepło od 24 do 26 stopni. W niedzielę niebo zakryją chmury, z których popada. Możliwe również burze z gradem. Na termometrach maksymalnie 24 stopnie. Powietrze może być jutro gorszej jakości w Krakowie i Tarnowie. Miłego wieczoru. Do zobaczenia jutro.